tu mam problem duży. Ale boli cię? Boli, no. Uwaga. Czaj. Go. Ale w pośladek wchodzi. W ogóle ostatnie trzy serie chcesz, możemy spróbować w ten sposób, nawet będzie lepiej, jak pójdziesz mi trochę bardziej na palce na przednią nogę. Że jedna i druga noga, żeby bardziej pracowały paluchami, bo z tego będzie się dużo mocniej odbijał do przodu. Okay. Nie z całej stopy, tylko z palców. Spróbuję, no. Jak najbardziej dynamicznie do góry. Uwaga, go! Tak jest, poszło. Widzisz, od razu jeden więcej. 30 sekund przerwy. Rotacja i pull. Tak jest, druga strona. Tak, ciągnie łapa i korpus, nie? Przez rotację. Tłowia nie podnosisz, nogi się nie ruszają. Chciałeś cięższą kettla? Nie, to głupota byłaby ty. Ale tak jest, na początku czuję się jakoś lekko idzie, a potem jest coraz gorzej. O, szampę. Dawaj, dawaj, dawaj. Tak jest. O kurde. Nie mogę. Ostatni raz, no. Dawaj, 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 Jarek. Tak jest. Nie puszczaj, nie puszczaj, nie puszczaj, nie puszczaj. Do końca, do końca, do końca. Tak jest. Ale już miałem siły zacisnąć pięści. Ważny jest ten zryw dla mnie, żebyś zareagował odpowiednio na miejsce, gdzie jest kolor, nie? Cały czas w pełnym skupieniu. Czyli generalnie chcemy zrobić tak, żeby to jest końcówka treningu, tak? Tak, ten, który jest tutaj z tyłu, był lekko w martwym punkcie. Okej. Okay. Dobra? No, lecimy. 1200? 1200, 1300, no, między to a to. 10 sekund. 10 sekund, dobra. 6 rund tak robimy. Tempo, 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 dawaj. Dobry. Daję. I lecimy. Sekund, 20, 15, 10, 5 sekund, poszło. Teraz od następnej rundy, Jarek, ja chcę, żebyś na tamten jak będzie zielony. To wejście w nogi, żebyś ręką to sięgał. Tamte możesz normalnie chodzić, to dotykasz ręką tak jak było, ale tamten zielony, o, ręką. Let's go, let's go, let's go, let's go. Tak jest. Ekstra. Poszło.
kontekście całych przygotowań Jarka chyba nikogo nie zaskoczymy, że cała forma przygotowań tak naprawdę skupiała się w dużym stopniu na poprawie jego zdolności grapplingowo-zapaśniczych, no bo cały sztab tak naprawdę tam głównie upatruje jego szans na zwycięstwo w tej walce. Więc na to, na czym my się skupialiśmy, zwłaszcza w pierwszej części całego przygotowań, to są elementy, nazwijmy to, takie siłowo kondycyjne głównie, żeby zwiększyć po prostu jego bazę pod te elementy, czyli dodawaliśmy głównie wzmocnienie całej taśmy tylnej, oczywiście pracowaliśmy na sile chwytu. To, co na przykład widzieliście tutaj na tych urywkach, to już są tak naprawdę końcowe fazy przygotowań, gdzie skupiamy się tak naprawdę tylko jego na zdolności do generowania mocy w dłuższej perspektywie czasu, czyli czymś takim, co nazywa się power endurance, ale też z wykorzystaniem elementów stricte specyficznych, zakładających oczywiście pracę taką czysto grapplingowo-parterową, ale również przy jakby jego zwiększoną zdolność do wejść w nogi. No i tak naprawdę to był główny fokus, jeśli idzie o całe przygotowania. Zwiększyć jego siłę izometryczną, zwiększyć jego siłę chwytu, poprawić ogólną dynamikę, sprawność do pracy na nogach. Plus oczywiście jeszcze dodawaliśmy elementy kognitywne, czyli to, co mogliście zwrócić uwagę na sam koniec, łączyliśmy elementy kondycyjne właśnie z pracą na blaze podach, czy tak, żeby pomimo tego dużego zmęczenia cały czas był skupiony i robił swoją robotę, nie dawał się nigdzie ustrzelić. Jeśli idzie ogólnie o pracę z Jarkiem, no to ja, powiedzmy, mam już trochę doświadczenia z pracy z nie tylko zawodnikami takimi czysto sportowymi, pracującymi i walczącymi na najwyższym poziomie, ale również z freakami. Trzeba przyznać, że Jarkowi trochę bliżej jednak jest do prawdziwego sportowca. Teraz nie obrażając tutaj oczywiście nikogo, ale chodzi mi tutaj głównie o jego zaangażowanie, o to, jak przychodzi, jak pracuje. Jest też człowiekiem bardzo krytycznym względem siebie, za każdym razem widzi same negatywy, nie skupia się na pozytywach, ale no, trzeba mu przyznać, że bardzo solidnie przepracował cały ten kamp od samego początku do samego końca. Jak idzie Paszy na tych treningach z zawodnikami WCA Fight Team? Naprawdę patrząc na gościa, który całe życie siedział przed kompem, bardzo dobrze idzie. Wiadomo, że tam dużo rzeczy do poprawy, ale sobie na sparingu dobrze radzi i jestem bardzo zadowolony. Chociaż jest, kurde, wiesz, marudą. Jak coś nie wyjdzie, kurde, że on jest najgorszy, że nic mu nie wychodzi, nie ma tego. Takiego krytycznego, wiesz, osoby, wiesz, jeszcze nie widziałem. To może też dodać. Jeżeli chodzi o przeciwnika, no to chyba dużo nie muszę mówić. To jest był mistrz świata. Przeciwnik bardzo dobry, większy. Pasza waży na co dzień tak 88 kilo, a będą się bili w 9,2, no to ja myślę, że waży ze 100 kilo, około 100 kilo. Stówkę na pewno waży, diabło. Jeżeli chodzi, czy sparuję z bokserami, nie, bo mam inny plan. Ten boks nam nic nie da. Także z bokserem się bić się w boksie to jest głupi pomysł, także my robimy coś innego.